Ja pozwolę sobie, ponieważ mam ten przywilej, że mam mikrofon, to pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie własne, a następne, następnie oczywiście przekażę Państwu, że mamy jeszcze dużo, sporo czasu, więc będzie czas na dyskusję. Ja mam pytanie do Andrzeja Kassenberga odnośnie Państwa analiz, ponieważ chciałam się dowiedzieć, czy w momencie, kiedy analizujecie emisje, potencjalne emisje CO2 w tych różnych scenariuszach, uwzględniając wydobycie gazu łupkowego, gaz łupkowy jako jeden z elementów tego miksu energetycznego, czy uwzględniacie dane na temat emisji gazów cieplarnianych, gazu łupkowego w całkowitym cyklu życia produktu, czy cyklu życia, to znaczy się zarówno w fazie poszukiwania i wydobycia, jak i spalania. Więc staramy się to uwzględniać w całym cyklu życia i patrzymy na to z punktu widzenia właśnie tych różnych scenariuszy. I to jak gdyby jest było robione w ten sposób, że dla każdego z tych działów energetyka, efektywność, gospodarka odpadami, przemysł, transport, rolnictwo, mieliśmy grupę ekspertów, którzy analizowali te rozwiązania najnowsze, które mogą wejść, zarówno z punktu widzenia inwestycyjnego, jak i z punktu widzenia eksploatacyjnego. Do tego były dopasowane koszty, do tego było dopasowane zużycie energii, do tego było dopasowane emisja gazów cieplarnianych i to dopiero podlegało modelowaniu końcowemu. Znaczy się chciałam zrobić do tego komentarz, ponieważ jest kilka badań, które podają wątpliwość taką potoczne powiedzenie, że gaz łupkowy jest mniej emisyjny, jak to się mówi, gaz łupkowy jest mniej emisyjny niż węgiel w spalaniu, z tego względu, że jest to kwestia czasu, prawda? Trzeba zawsze powiedzieć, w jakim okresie. I ponieważ metan, który się uwalnia w początkowym momencie wydobycia, tu Pan, prawda, mnie sprostuje albo uzupełni, byłabym wdzięczna za to, w zależności od tego, jak dużo tego metanu się w początkowym okresie uwalnia, a metan jest około 100 razy ma większą moc cieplarnianą niż dwutlenek węgla. W okresie czasu, w momencie uwalniania się jest około 100, a potem się właśnie, ponieważ szybciej się rozpada, to dochodzi po iluś tam latach do tego poziomu 25. Natomiast powoduje to, że te krzywe, Stefan Kramer, tu Janek miał mi przywieźć zielone wiadomości, numer klimatyczny, właśnie pisał nam bardzo ciekawy artykuł na ten temat, podsumowując różne raporty w tej kwestii i pokazując, jak w zależności od poziomu ulatniania się metanu, jak długi okres czasu potrzeba, żeby ten poziom emisji w przeliczeniu na CO2 gazu łupkowego doszedł do poziomu węgla. Czyli w początkowym okresie, nawet do 50 lat, może być efekt gorszy dla klimatu niż przy wydobyciu węgla. To jest coś, jeżeli my mamy cele nastawione na 2030 rok, a w tej chwili chcemy wydobywać gaz łupkowy, nie od razu będziemy mieli, zastępując węgiel gazem łupkowym, nie od razu będziemy mieli zysk, jeśli chodzi o emisję. Jest to jeden z dosyć istotnych elementów. Do Pana mam takie pytanie. Tak, ale ja chciałam jedno pytanie do każdego z uczestników, a potem już zdaję tylko Państwu. Do Pana mam tylko jedno pytanie. Chciałam, że zdjęcie w Pana prezentacji, pierwsze zdjęcie, to widzimy odwiert, który się znajduje tuż nad brzegiem rzeki. Czy to jest coś, co powinniśmy rzeczywiście widzieć w praktyce? Czy to jest coś, co jest pożądane? I jakie są zagrożenia tego typu sytuacji? Nie widać, nie są regulacje. Może ktoś z Państwa będzie się orientował. Nie mam pojęcia, jakie są polskie warunki regulacje. Czy istnieje jakieś szczególne zagrożenie z lokalizacji przy rzece? Myślę, że nie. Jeżeli jakiekolwiek zagrożenie istnieje, no to czy mamy zagrożony obszar, gdzie jest gleba, czy jakiś tam strumyk, czy duża rzeka,
to spodziewałbym się, że nie widzę jakiejś, znaczy osobiście nie widzę jakiejś dużej różnicy, jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko. Oczywiście w procesach środowiskowych, w oddziaływaniu środowiska ten element powinien być uwzględniony. Natomiast to, co pani wcześniej wspomniała z emisją metanu, emisja metanu w naszych rogach, tak, są różne sytuacje. Są Stany w USA, gdzie zezwolono tak zwany venting. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś poszukuje gazu, ma otwór poszukiwawczy, z natury nie ma infrastruktury odbiorczej. Bo dopiero jeszcze nie wie, czy w ogóle znajdzie, prawda? Więc nie inwestuje w infrastrukturę odbiorczą. I w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach, bo tam są regulacje bardzo duże, był dozwolony tak zwany venting, czyli po prostu wypuszczano w powietrze metan, który przepływał w ilościach już przemysłowych. W innych Stanach to było niemożliwe. W polskich warunkach jest to niemożliwe. To, co się dzieje z gazem, kiedy on zaczyna przepływać od pierwszego momentu, jest oddzielany na separatorze już na ramowicy i jest spalany na świeczce. Też nie ma. Każdy z tych sytuacji, które mamy, doświadczyliśmy w Polsce, czyli ktoś zagłuszczeniowanie dostał przypływ gazu, kończy się spalaniem na świeczce z tych powodów właśnie, żeby nie powodować emisji metanu. To, gdzie ta emisja może mieć miejsce, główny element emisji to jest nieszczelność systemów przesyłowych. I w tym sensie to się nie różni między gazem ze złóż łupkowych czy ze złóż konwencjonalnych. Dobrze, to ja w takim razie poproszę o pytania z sali. Można? Mhm. To... Najpierw do pana poprawy. Ten gaz uwolniony, metan, w wyniku szczelinowania heterologicznego musi się gdzieś przemieszczać. Po to jest dopiero szczelinowanie heterologiczne, żeby rozszczelnić skały. Przy czym nie ma możliwości ograniczenia tego w jakikolwiek sposób zakresu kierunku, tym bardziej, że wydobywanie gazu łupkowego to nie jest punktowa technologia, tylko to jest technologia obszarowa, o czym mówił pan profesor, że trzeba, żeby utrzymać poziom wydobycia na obszarze koncesji, potrzebne jest następne pole wiertnicze. Wobec tego, czy są w ogóle jakiekolwiek możliwości zatrzymania procesu uwalniania się metanu w sposób dowolny i przemieszczania substancji szkodliwych, które są zawarte w płynie szczelinującym? To tu jeszcze, mam jeszcze dwa następne, nie wiem czy... Musiałbym od razu, bo tak to mogą umknąć jakieś rzeczy. Średnio ponad jeden otwór na 1 km kwadratowy to są doświadczenia amerykańskie. Więc jeżeli zastanawiamy się, jaka jest intensywność obecności tych prac w terenie, to jest, mówię o odcinkach poziomych, bo na powierzchni jesteśmy w stanie zrobić 30 otworów z jednego miejsca. Więc jakby z punktu widzenia powierzchni jest tego może tam 15-30 razy mniej, ale w sensie obecności infrastruktury czerpiącej gaz pod ziemią, to możemy przyjmować, że więcej niż jeden otwór, że jeden otwór czerpie mniej niż 1 km kwadratowy powierzchni. Czyli gdzie może popłynąć metan? Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy jakiś, nie wiem, tą salę na przykład. W tej sali mamy taką szpilkę na długość całego tego pomieszczenia. Ono jest litym betonem i te spękania się rozchodzą dookoła na odległość rzędu 50, 100, 200 metrów i z takiej odległości, gdzie ten gaz płynie? Płynie tam, gdzie jest najmniejszy otwór, czyli do otworu wiertniczego. Ale skończył pan na 100 metrach, tak? Natomiast nigdy nie wiadomo, czy to jest 100 metrów, czy 1000. Dlatego, że istnieją metody badania tego. Tak, ale badania skutków istnieją. Może pan zobaczyć, gdzie się rozchodzą spękania w górotworze za pomocą coś, co się nazywa monitoring mikrosejsmiczny. To jest procedura, gdzie się po prostu bada efekt akustyczny trzasku pękających skał i można trójwymiarową bryłę tego zbudować. Także to jest w miarę kontrolowane. Może być monitorowane, moim zdaniem. Można tworzyć pewne modele fizyczno-matematyczne. Natomiast, jak pokazują doświadczenia w Stanach i Kanady, są właśnie poprzez szczelinowanie, rozszczelnia się pewne utrwalone układy geologiczne, które dzięki temu właśnie przemieszcza się metan w czasie,
być średnio określonym, bo tak jak pan profesor powiedział, tam gdzie występuje gaz łupkowy, tam występuje gaz konwencjonalny. Wygląda na to, że ten gaz łupkowy gromadzi się przez tysiące lat w pułapkach. Prawdopodobnie jest taka geneza gazu konwencjonalnego. Teraz, jeżeli dokonujemy rozszczelnienia tych skał, powodujemy w utworze geologicznym coś, co nie jest ani dookreślone, ani nieprzewidywalne co do skutków, co zresztą skutkuje tym, że zostały wydane moratoria w trzech stanach USA z uwagi na przemieszczanie się właśnie metanu i substancji szkodliwych z płynu szczelinowego. Można tę kwestię moratorium skomentować. One moim zdaniem niczego nam nie pomagają nam zrozumieć sprawę, bo mamy zarówno miejsca, gdzie są moratoria, jak i mamy miejsca, gdzie jest eksploatacja gazu 10 czy 15 lat i nie ma tam moratoriów. W miejscach, gdzie ludzie mają doświadczenie i znają to ze swojej codziennej praktyki. Więc jak gdyby ten argument dla mnie, to czy jest moratorium, czy nie, wydaje mi się, że nie pomaga nam zrozumieć tego zagadnienia. Bo wtedy byśmy musieli uznać, dlaczego Teksas czy Colorado nie ma, czy przecież Kolumbia nie mają moratoriów, prawda? A mają realne doświadczenie, mają służby, które monitorują to wydobycie od lat. Z tym przemieszczaniem się ja pozwolę sobie jedną taką rzecz podrzucić pod dyskusję i szanuję autorytet profesora, który występował, hydrologa, specjalisty, prawda? Ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, którą bym się nie zgodził w jego argumentacji. A propos tych przemieszczeń się pod ziemią. Dlaczego nad podziemią zostaje, załóżmy, 70% wody, czy płynu, który zatoczyliśmy? Dlaczego nie wypływa? Co się z nim dzieje? Dlaczego, co on tam robi? Prawda? Bo jakby konsekwencja tego myślenia jest taka, że on jest gdzieś gotowy do przemieszczania się w otworze. On nie wraca do otworu z powrotem, że tak, ta woda jest gdzieś wszędzie, gdzie są tylko spękania i gdzie jest gaz. Czyli teoretycznie ten gaz mógłby swoją prężnością całą wodę wypchnąć natychmiast. Ona zostaje dlatego, że po pierwsze, to jest zwilżanie kapilarne powierzchni tych spękań, które spowodowano. Po drugie, jest to wchłanianie wody przez minerały glaste, które są takim typowym komponentem łupków. Część z tych minerałów jest hydrofilna, czyli wbudowują w swoją strukturę wodę. Także ona dlatego tam została, że jest niezdolna do przemieszczania się, bo gdyby była zdolna, wróciłaby ścieżką najmniejszego poru, czyli otworem wiertniczym z powrotem na powierzchnię. Wie pan, tym tokiem rozumowania, bo można by się zapytać, dlaczego tylko 14% gazu zostaje wykorzystane ze złoża i co się dzieje z resztą. Zostaje z złożu, nie z powodu? Nie zostaje z złożu. Oczywiście nie zostaje, to złoże jest inne. Wtedy to już jest jakby to model może wykazywać, że zostanie w złożu. Jest pytanie, dlaczego zostaje w złożu? Z powodu niskiej przypuszczalności. To, co odróżnia na konwencjonalnym złożu, jeśli chodzi o gaz, można zczerpać 60-80%. 20-40% zostaje na zawsze. W ropie więcej, nawet połowę, 60% zostaje na zawsze, nie wypłynie nic nigdy na powierzchni z konwencjonalnego złoża. Tutaj cechą odróżniającą to złoże jest bardzo niska przepuszczalność, czyli niezdolność skały do przepuszczania płynów przez siebie. W związku z tym gaz, który też jest jednym z takich właśnie płynów niezdolnych do przemieszczania się w tym złożu, po szczelinowaniu ucieknie każdym spękaniem w kierunku najbliższego oporu, czyli do otworu wiertniczego. Większość jednak tego gazu zostanie, bo nie zostanie skomunikowana tymi spękaniami. Ta skała nie jest zamieniana w pył czy w gniazdę. Tam odzywają się najczęściej, to są ogólnie naturalne spękania, które się odzywają pod wpływem szczelinowania. Takie systemy spękań czasowych. Jeśli można, przepraszam. Ja to wszystko rozumiem. brać pod uwagę rzecz, bym powiedział, oczywistą. Chodzi o to, że w każdej instalacji, w każdym obiekcie, można mówić, że są zjawiska, zwłaszcza w instalacjach high-tech, są zjawiska awaryjne i katastroficzne. I tutaj jest nieubłagana zgodność tych zjawisk i oceny, że powiedzmy na 100 instalacji jest jedna awaryjna, co najmniej, i na 300 instalacji są awarie. Występuje awaria o charakterze katastroficznym. Ja powiem to na przykładzie
prostego obiektu, jakim jest składowisko odpadów tutaj pod Łodzią, gdzie całe podłoże zostało wyłożone bentonitem, uszczelnione i tak dalej. I po jakimś czasie z ulicy Kasprowicza pod Łodzią trzeba było wyprowadzić ludzi, bo się metan dostał do budynku i spowodował wybuch w jednym przypadku. Także chcę powiedzieć, że na tych przewidywanych kilkaset tysięcy, niektórzy tak mówią, tych otworów wiertniczych musi się zdarzyć kilka tysięcy awarii. I to, co się dzieje w Stanach czy w Kanadzie, jest jakby tylko potwierdzeniem tego, że te zjawiska są nieuniknione. I tutaj składam się ku temu takiej ocenie sytuacji pana profesora Szamałka, który właściwie pyta się, dlaczego to wszystko, czym to ma służyć. I przepraszam, że tak długo, ale mam do panów też takie pytania. One jest związane z własnością zasobów. Tak, Skarb Państwa jest właścicielem zasobów, natomiast koncesjonariusz ma wyłączne prawo do dysponowania kopaliną. Czy to, tutaj pan Kassenberg powiedział, że powinniśmy korzystać z własnych zasobów. Tak, się zgodzę, tylko że w tej sytuacji prawnej teraz uważam, że koncesjonariusz w ramach liberalnego prawa, a także tych regulacji, które zostały specjalnie stworzone, między innymi artykuł 15 i 42 prawa geologicznego i górniczego, my, Polska, straciliśmy jakby prawo do własności kopaliny. Bo takie prawo było kiedyś przedtem. Teraz takiego prawa nie ma. Nie, to z prawem własności to nie, co jakieś nieporozumienie jest. Jest to ewidentnie zapisane, że jest enumeratywnie w prawie geologicznym złożą następujących kopalin. To jest wyliczone węgla kamiennego, brunatnego, węglowodory, metan. Ja zresztą na pierwszym slajdzie chyba to pokazuję. Są związane z własnością górniczą, a własność górnicza przysługuje wyłącznie Skarbowi Państwa, czyli absolutnie tutaj nie ma żadnej. Czy państwo będzie sprzedawało tą kopalinę? Nie państwo będzie sprzedawało kopalinę, ale jest właścicielem, w związku z czym tam może dać koncesję, może koncesji nie dać. Następnie, jeżeli daje koncesję i ktoś ją wydobywa, to z tytułu wydobycia musi ponosić określone daniny publiczne. Opłatę eksploatacyjną, podatki CIT, PIT, no wszystkie inne, które państwo doskonale znacie. Natomiast nie można by było sobie wyobrazić hipotetycznie, że na przykład, bo takie regulacje w paru miejscach na świecie jeszcze funkcjonują, że na przykład istnieje obowiązek podzielenia się wydobytą ropą czy gazem z państwem, tak, albo że istnieje obowiązek skonsumowania w kraju, a niemożności eksportu i tak dalej, ale to my nie jesteśmy w stanie chyba tego zrobić, dlatego że jesteśmy członkiem WTO, a WTO jest to organizacją, która wyraźnie eliminuje ze swojego katalogu działań dyskryminacyjne różnego rodzaju polityki czy przepisy. Inwestor ma prawo po prostu z zagospodarowaną kopalnią zrobić co chce, ale pod warunkiem zapłacenia podatków, oczywiście tych danin, jak powiedziałem, więc to nie jest tak, że nie mamy z tego tytułu korzyści. Ale inwestor jest zwolniony z podatku do 2020 roku. To można zmieniać, że, nie, że jest... To trzeba zmienić. Ale czym się państwo martwicie, że jest zwolniony do któregoś tego? Przecież tego w tym czasie, o którym mówimy, wydobycia gazu na skali przemysłowo nie będzie. Ja mam pytanie techniczne, nie wiem do którego z panów należy je adresować, dlatego najpierw przybliżę temat, o co mi chodzi. Konkretnie mówię o koncesji na Zamojszczyźnie. Tam cztery koncesje ma Chevron. Wszystkie cztery się pokrywają z głównymi zbiornikami wód podziemnych. Numer 405, 406, 407. I teraz dodatkowo mamy sytuację jeszcze taką, że koncesja Chevronu jest przecięta, koncesja Grabowiec konkretnie, jest przecięta dwoma dużymi uskokami. Mówiliśmy tutaj o uskokach. To jest uskok tak zwany Udalu i uskok Wołyńskiego.
i one sięgają do głębokości poniżej 4,5 tysiąca do 5 tysięcy metrów, czyli przecinają również pokłady ordowiku i syluru. Czy w tej sytuacji jest sens, żeby w takim miejscu prowadzić w perspektywie wydobycie gazu łupkowego, kiedy wiemy, że na obszarze, tam jest konkretnie 1200 km2 tej koncesji Grabowiec, będzie setki odwiertów. Zawsze trafi się na uskok. Wie pan, ja, może pan źle to, czy państwo to źle odbieramy, ja nie mam najmniejszej obawy, dlatego że jeżeli będzie wniosek o koncesję wydobywczą, to ona zostanie poddana normalnemu procesowi, który jest przewidziany w przepisie prawa. Po pierwsze, gmina musi go uzgodnić. Jeśli gmina nie uzgodni wniosku o koncesję wydobywczą, to nie będzie wydobycia. No tak, ale podałem tylko jeden z pierwszych przykładów. Uzgodnienie gminy. Powtórę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która będzie włączona w proces decyzji środowiskowej. Potem będzie Państwowa Służba Hydrogeologiczna, która jeżeli jest tak, jak pan mówi, a przecież nie mam powodu panu nie wierzyć, znam sobie główne zbiorniki wód podziemnych, to po prostu ona powinna złożyć stosowne, przewidziane prawem zastrzeżenie, że to nie jest możliwa eksploatacja ze względu na zagrożenie tych zbiorników, więc jest mnóstwo... Słucham? Ale badać można. Ja jestem zwolennikiem, żeby badać jak najwięcej, dlatego że każda informacja geologiczna wzbogaca zasób nasz narodowy, daje możliwości budowania modeli na innych obszarach, daje możliwości oczywiście i o tym, czy będą występowały inne kopaliny, że jak się wierci, to się przewierca przez 4-5 km, prawda, i się okazuje, że nie znaleźliśmy gazu, ale znaleźliśmy rudę miedzi albo węgiel, albo coś i tak dalej, i tak dalej. Więc badać trzeba. Natomiast od badania do wydobycia jest tak daleka droga, że nie mam. To wszystko, co pan mówi, jest prawdą teoretycznie. Ja zajmuję się tą sprawą od 2 lat. Szczegółowo przyglądam się aktom prawnym, które są wydawane na terenie koncesji, między innymi Grabowiec. I widzę, w jakim to trybie jest wydawane. Mówi pan o tym, że Okręgowa Dyrekcja Ochrony Środowiska jest tak, Dyrekcja Ochrony Środowiska tak dobrze patrzy, przygląda się i tak dalej. Ale to jest tylko w teorii, proszę pana. Natomiast mówi pan, że poszukiwać jak najbardziej. Zgoda, ale jeżeli inwestor wchodzi na teren, zaczyna starać się o dokumenty na wywiercenie poszukiwawcze, zawiera umowę wstępnie na 30 lat na dzierżawę gruntu z możliwością przedłużenia tej umowy o kolejne 25 lat i wydaje dziesiątki milionów złotych na odwiert, no to co z tego można wnioskować? Jest, że będzie tam wydobywał. Nie, czyli, że odwiert pana zmieni się chciał. Nie, że on tak będzie chciał. Pojęcie ryzyka w projektach geologicznych, proszę przeczytać moją książkę, Podstawy Geologii Gospodarczej, jest bardzo szeroko opisane. Ryzyko w projektach geologicznych jest bardzo wysokie i przez to niezwykle wysoko wyceniane przez banki i tak dalej, i tak dalej. To jest ryzyko inwestora. Dopiero sytuacja będzie nieco inaczej wyglądała, jak przejdzie ta propozycja, która jest głęboko słuszna, moim przekonaniu, chociaż może państwo się z tym nie zgodzicie, żeby koncesja była od razu koncesją poszukiwawczo-wydobywczą. To znaczy, że jeżeli ktoś znajdzie złoże i spełni określone warunki, to że może przekształcić ją pod określonymi, jak powiedziałem, warunkami w koncesję wydobywczą, żeby nie tworzyć takiej mordęgi administracyjno-urzędniczej. Ale tego na razie jeszcze nie mamy. Dopiero tak ma być. W związku z czym taka jest propozycja. Propozycję tą znam również, ale niech pan weźmie pod uwagę taką rzecz, że w tej chwili w niektórych decyzjach administracyjnych w uzasadnieniu pisze się, że jest to interes inwestora. I tak to będzie, czyli jeżeli inwestor wyda 50 milionów złotych na odwiert poszukiwawczy, to już nic go nie zatrzyma. Na koncesji Grabowcu będą wykonywane odwierty poszukiwawcze. Proszę mi wierzyć, że zatrzyma i pan ze swoimi mieszkańcami gminy może to oczywiście zrobić, bowiem chociażby koncesja na wydobycie musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czyli ten miejsce, który... To jak nie ma, to skarżcie to po prostu. No, jeszcze nie było wydobycia. Proszę pana, możemy to skarżyć, tylko w uzasadnieniach odrzucenia takich skarg
jest napisane, że nikt nie jest stroną. Po prostu mieszkańcy nie są stroną. Kilka słów o miejscowych planach. Miejscowe plany, jeżeli tam będą udokumentowane złoża, będą robione. Nikt nie wydobędzie niczego bez miejscowych planów i tam jest odpowiednia procedura do dyskusji społecznej, do czego ja gorąco zachęcam, zresztą tak jak na gruncie innych decyzji administracyjnych podejmowanych lokalnie przez różne urzędy, pozwoleń w tym obszarze jest około 30 różnego rodzaju. Społeczności lokalne mają wpływ na niektóre z nich w bardzo dużym stopniu. Natomiast zdaję sobie sprawę i po to właśnie są moje prace wykonywane tego typu, żeby Państwa informować o tym, że w tych procedurach trzeba też umieć brać udział. Niestety są one formalne, inwestorzy mają swoich prawników, mieszkańcy nie mają najczęściej i prowadzi to do dysproporcji. Ale procedury są, natomiast nie może być tak, że inwestor ma inne prawo niż mieszkańcy, to są te same przepisy. Tak będzie zawsze. Ale one równoważą interes społeczny. One formalnie równoważą, natomiast faktycznie na pewno jest różnie. Inwestor nie pozwolił między innymi ostatnio Chevron na udostępnienie informacji o środowisku. Nie udostępniło starostwo pozwolenia, treści pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie którego no, na przykład organizacje ekologiczne mogłyby spróbować stać się stroną i zaskarżać to pozwolenie. To tak na temat tych procedur, one są łamane po prostu. One są bardzo łamane i bardzo nieetycznie postępują w tej chwili firmy poszukiwawczo-wydobywcze. W województwie łódzkim mamy dwie duże koncesje, Strzelecki Energia Łódź Zachód i Strzelecki Energia Wieluń. Na tych koncesjach po prostu wchodzą, płacąc tam, nie wiem, 50 groszy za metr kwadratowy, wchodzą firmy poszukiwawcze, pękają domy. Jest gospodarstwa, cztery są, jednemu popękał świeży budynek łącznie ze styropianem. Firma na wniosek, no, próbujemy pomagać, tak? Firma na wniosek mieszkańców odpowiedziała, że to nie jest ich wina i próbują udowodnić, że to jest ich wina. Jedno gospodarstwo ma 5 tysięcy, żeby wziąć rzeczoznawcę sądowego, oczywiście biegłego sądowego. Pozostali nie mają i zostawiają to zupełnie wolno. I jeszcze jedno pytanie do panów geologów mam. Jeżeli informacja geologiczna jest wywożona poza granice Polski, a to jakby wynika z raportu NIK, prawda, i wiemy, z drugiej strony posiadamy własną, bardzo bogatą informację archeologiczną z lat 60., 70. ubiegłego wieku, to właściwie o co chodzi? Dlaczego wpuściliśmy tylu inwestorów obcych, dla których notabene podwykonawcami bardzo często są polskie firmy, te same, które wierciły w drugiej połowie ubiegłego wieku? Czy nam to jest potrzebne? Czy nam to się opłaca? Czy mamy jakikolwiek interes? Teraz jeszcze tutaj jedno pytanie do pana profesora. Powiedział pan, że jesteśmy członkiem, jakby podpisaliśmy umowę międzynarodową WHO, więc... WTC, tak. WTO. Ale przecież jest dyrektywa węglowodorowa, w której wyraźnie jest napisane, że państwo może takie pożytki w postaci chociażby kopaliny, tak, żądać od koncesjonariusza. My nie mamy tego zapisanego, natomiast w ustawie bezpośrednio wpisane jest 4,90 za 1000 metrów sześciennych gazu. I to jest obojętnie, czy to będzie gaz konwencjonalny, czy gaz niekonwencjonalny. Ostatnie moje pytanie do pana poprawy. Miał pan w swojej prezentacji taki slajd i powiedział pan, że nawet promieniów ultrafioletowych się używa do oczyszczania płynów zwrotnych, tak? Czyli tego, co wraca na powierzchnię. Natomiast chciałam pana zapytać, która firma to stosuje, to po pierwsze. Jakie są technologie oczyszczania i gdzie są stosowane? Bo w aneksie do raportu ochrony oddziaływania środowisko złepienia PETNIK napisał, że wszystkie płyny zwrotne złepienia zatłoczone zostały w Burzęcinie do górotworu. Mało tego, jest tak napisane w treści. Że będą
Nie, nie. Wszystkie te zlepienia, które były, szczelinowanie było wykonane w Łebieniu i z tego szczelinowania wszystkie płyny zostały zatłoczone do Burzęcina. Tak jest w treści, więc ja polecam przeczytać. Mało tego, w województwie łódzkim, w miejscowości Antoniew, TPV Serwis cały czas wydobywa gaz konwencjonalny, bo ma koncesję eksploatacyjną. Na ich stronie się doczytujemy, że wszystkie płyny produkcyjne i odpady poprodukcyjne zatłaczane są do Otynia, gdzie mają zbiornik podziemny wielkości 70 tysięcy metrów sześciennych po szczerpanej ropie. Więc moje pytanie jest, jak się zachowają te płyny zatłoczone z powrotem do górotworu, który jest no jakby niezbiornikiem szczelnym, prawda? A Pegnik ma trzy koncesje, tak, do zatłaczania substancji do górotworu. Ma właśnie w Burzęcinie, tam okolice Krasny i Świdnik. Moje pytanie jest takie, czy z tych szczelinowań, które były do tej pory, czy panowie wiecie, co się stało z tymi odpadami wydobywczymi, poprodukcyjnymi? Bo czy istnieje taki scenariusz możliwy, że firma obsługująca Pegnik obsłuży również te pierwsze odwierty i zatłoczy w inne miejsca, tak, czyli pod ziemię, czyli będzie taki scenariusz jak w Stanach, że w jednym miejscu zanieczyszczamy podziemne środowisko, tak, bo robimy szczelinowanie, a w drugim miejscu do górotworu zatłaczamy to, co wydobyliśmy, łącznie z pierwiastkami promieniotwórczymi, bo jakby to jest według profesor Anny Marzec nieuniknione. Dziękuję. Nie pytanie. Chodźcie Państwo, Dlatego, że bo to jest z poprzedniego, że tak powiem, cyklu pytań. Chodzi o to, że zostało zmanipulowane prawo geologiczne i górnicze w taki sposób, że wójt ma obowiązek wpisania. Nie, to nie jest deklaratywne, fakultatywne, tylko deklaratywne. Jest zmuszony do wpisania rozpoznanych zasobów i tyle. Także tutaj, że będzie brało udział społeczeństwo i tam nie ma. Proszę Państwa, ponieważ mamy opóźnienie, to ja tylko pozwalam Panu na zakończenie, na odpowiedź na to pytanie i zakończymy tą część debaty. Zobaczcie szybko, jeśli chodzi o lampy UV, jest to alternatywa do stosowania biocydów, czyli nie poszczelinowanie, to nie jest procedura oczyszczania płynu po poszczelinowaniu. To jest procedura tworzenia płynu do szczelinowania. Zamiast dodawać biocydy, które się uważa, że no, szkodliwe środowiskowo, można ten sam efekt osiągnąć, naświetlając lampę UV. To jest świeży pomysł, nie jest jeszcze specjalnie szeroko stosowany, również dlatego, że na razie jest droższy niż biocydy. Ale to jest bardzo często jest taka alternatywa, że można coś zrobić lepiej, ale drożej. W każdym razie to tak się pojawia, to lampa UV chodzi o likwidację bakterii. Wydaje mi się, że ten drugi motyw, który Pani poruszyła, może polegać na jedne, znaczy może być pewne nieporozumienie wrzucenia do jednego worka dwóch rodzajów płynów. Płynu po szczelinowaniu i naturalnej solanki. Nie jest możliwe, żeby płyn po szczelinowaniu był zatłaczany pod ziemię, dlatego że jest poprawnie niedopuszczalny w polskich warunkach. Zgadza się, właśnie chciałem to powiedzieć. Nie ma takiej możliwości. Natomiast można zatłaczać solanki, czyli to, co naturalnie występuje w złożu, można z powrotem do złoża zatłoczyć. I to jest bardzo częsty proceder na konwencjonalnych złożach, bo zawsze jest tak zwany wykładnik wodny. Razem z ropą czy z gazem jakaś ilość wody przypływa. Na złożach łupkowych jest niezwykle bardzo mało tych solanek naturalnych, ze względu na tą niską przepuszczalność systemu. Na złożach konwencjonalnych to jest typowy problem. I na Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, jak przypływają gaz z wodą, to po prostu to jest słona woda, czyli solanka, to tą wodę zatłacza się z powrotem do złoża. I tylko taki sobie wyobrażam scenariusz, że będzie gdzieś coś się zatłoczyło, bo inaczej po prostu byłoby to prawnie niemożliwe. Ja cytuję tylko to, co jest zapisane w aneksie. Może to było jedno. Na pewno jest to jeden z tematów, na który musimy patrzeć na ręce. Ale to było w raporcie oddziaływania na środowisko dla Łebienia, czy w raporcie po? W aneksie jest to raport. No, w raporcie działania czy przed. I jest potem aneks. Teraz to do 19 lutego było. W analizie porealizacyjnej. Tak zwana analiza porealizacyjna. Aneks do raportu, który został Chyba, że mówi Pani o raporcie PIG-u Państwowego Instytutu Geologicznego na temat odwiertu Łebień.
ponieważ ja bardzo przepraszam, myśmy powinni już skończyć. 1000 litrów wody. Ja napisałem raport do raportu. Do dzisiejszego dnia nie dostałem odpowiedzi. Proszę Państwa, będziemy mieli na koniec długą debatę, więc ja tylko pozwolę sobie dać Pani na minutkę na zakończenie, tak? Bo Pani chciała bardziej coś powiedzieć, tak, niż usłyszeć pytanie, a tak, musi Pani ja zadam pytanie, ale być może nie razem z Beatą Larowską z Komitetu Ochrony Środowiska Międzygminnego Łódź, Pawianice, bo tam jest Wodzierady, mamy takie stowarzyszenie. Proszę Panów, moje pierwsze pytanie jest takie, czy Państwo w ogóle, komukolwiek z Państwa jest znana sytuacja ruszenia bardzo newralgicznej grupy docelowej, jeśli chodzi o propagowanie tematu gazu łupkowego, mianowicie chodzi o grupę docelową dzieci. Otóż kilka dni temu, około półtora tygodnia temu, odbyła się audycja w Polskim Radio na programie pierwszym. Jest to audycja Radio Dzieciom, została poruszona. Propagowana była, nie tylko poruszona, była propagowana tematyka gazu łupkowego i nawet został rozpisany konkurs na film animowany, napisany przez dzieci, że to tak fajnie tam, wiecie, bąbelki lecą, takie fajne rzeczy tam się dzieją. Moje pytanie dotyczy tego, kto odpowiada za tego typu propagandę, bo moim zdaniem to jest niedopuszczalne. Być może nie dostanę tutaj odpowiedzi, być może dostaniemy odpowiedź w drugiej części. I drugie moje pytanie, też myślę, że krótkie, oczekuję na odpowiedź ewentualnie w drugiej części, żeby już nie przedłużać. Proszę Państwa, czy ktokolwiek wyliczył, ile litrów paliwa wymaga wydobycie jednego litra gazu łupkowego, biorąc pod uwagę to, co Pan Profesor powiedział, że firmy notują straty, czyli w perspektywie dłuższej, jak się to uśredni, to mogą wyjść ciekawe rzeczy, bo być może mamy to do czynienia z sytuacją jak z wiersza Waligórskiego. Zbudował list elektrownię, wielką elektrownię, lecz by prąd uzyskać, spalał cały węgiel z kopalni odliska. Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała, stąd brak światła i węgla, ale system działa. I gdybym chciała skończyć, dziękuję, jeżeli taka informacja jest, bo ja mi się wydaje, że taka informacja, ile litrów paliwa potrzeba do wydobycia jednego litra, jest bardziej uchwytna dla nas, jako dla laików. Jeżeli taka informacja jest, to poproszę, to jest krótka odpowiedź, nic się nie myślę, już nie przedłuży. Natomiast tą drugą odpowiedź polecam Państwu do drążenia. Co się dzieje, że uderza się w taką grupę docelową, która jest praktycznie bezbronna. Jestem pedagogiem z wykształcenia Uniwersytetu Łódzkiego, skończyłam, w związku z tym wiem, co tu jest grane. Jeżeli mogę, to proszę bardzo, pan Kasyn, jest to liczone w ten sposób, że analizuje się, ile zużyło się energii do tego, żeby uzyskać określoną ilość energii, która jest nam potrzebna. I takie analizy są robione i porównanie. Ja w tej chwili wartości dla Pani nie pamiętam, ale takie analizy są robione. Mogę ewentualnie wydobyć i Pani przesłać taką analizę. Dobrze? Tak, możemy sobie takie przybliżyć w pewnym sensie. No będzie to przejazd na jeden otwór, który taki otwór może dać, nie wiem, 100-200 milionów metrów sześciennych gazu. To jest jakby ilość energii, którą on wyprodukuje. Natomiast ilość przejazdów to jest pewne średnio, to były jakieś takie przejazdy typu kilkanaście kilometrów, może po prostu ciężarówek, jeżeli woda jest dowożona. Jeżeli można bardzo ograniczyć ilość tego spalanej benzyny, jeżeli się pobiera wodę lokalnie, to znowu jest bardzo konkretny dylemat. Chcemy ograniczyć ilość ciężarówek, wtedy pobiera się wodę lokalnie. Chcemy chronić wodę lokalnie, no albo wtedy wiercimy w głębiej dosowanek, albo więcej samochodów jeździć. Także to oczywiście ten bilans jest pozytywny, energetyczny, bo inaczej by się nie układało. A powód, dla którego, bo to może jeszcze warto powiedzieć, powód, dla którego wiele firm w pewnym momencie w Stanach przynosiło bardzo duże straty, to był sam gaz łupkowy. Mianowicie, począwszy od 2006-2008 roku, bardzo gwałtownie zaczął wzrastać wolumen gazu wydobywanego w Stanach z gazu łupkowego. Doszło do krachu cen. Ceny z poziomu, bo u nich troszeczkę inne są jednostki, ale z poziomu podobnego jak dzisiaj u nas, spadły do gdzieś rzędu $70 za 1000 metrów sześciennych, czyli kilkukrotnie, a wydobycie gazu łupkowego jest droższe niż konwencjonalnego, więc w związku z tym jakby powyżej tego poziomu rentowności wyeksponowały się same firmy dostarczające ten gaz. Wtedy nastąpił gwałtowne załamanie rentowności wielu firm, które zbankrutowały, wiele inwestycji zamknięto. Natomiast w tej chwili mało kto inwestuje w gaz łupkowy w Stanach. To jest drugorzędny zupełnie przedmiot zainteresowania. Firmy w tej chwili wydobywają ropę łupkową. Z łupu się wydobywa ropę.
A gaz jest... Dodatkowo. Gaz jest, bardzo często w ropie jest rozpuszczony gaz. Jak wydobywamy ropę, to dostajemy stwarzyszony gaz ziemny. I to jest główny nóż w tej chwili przemysłowej. Tam ludzie robią jak najbardziej biznes. Produkują netto gaz, który dalej utrzymuje to bardzo niski poziom cen, choć one stopniowo pełzające idą w górę na rynku amerykańskim. Bardzo Państwu dziękuję. Na tym etapie skończymy, bo już naprawdę...